Wieczorek przy mikrofonie. Wieczorek przy mikrofonie, letnie studio w pięknym parku w Łęcznej. Cały czas jestem pod wrażeniem tego miejsca, a tym bardziej, że ze mną już taki kwiat, kwiat wokalny. Jednym słowem, ze mną chór. No pięknie, no pięknie. Rozumiem, że mamy dwa rodzynki mamy, tak jest, więc mikrofon dłoni, będziemy odpowiadać na pytania po męsku, tak? Będziemy taki pojedynek. Przynajmniej będę się starał. Dobrze, dobrze. To ja proste pytanie. Od kiedy chór istnieje, funkcjonuje, troszkę o historii, zacznijmy od tego, żeby przybliżyć telewidzom właśnie waszą historię. Chór nasz w aktualnym składzie pod dyrekcją naszej aktualnej dyrygentki Joanny Ćwirko. Funkcjonuje od roku 2007. Wtedy to można powiedzieć, że skrzyknęliśmy się. Tylko proszę bliżej mikrofon, żebyśmy dobrze słyszeli, dobrze? Teraz mam nadzieję, że dobrze słychać. Jako wokalista 45 stopni przy brodzie będzie wszystko słychać. Ja śpiewam a cappella, więc mikrofony mi nie są potrzebne. Podpuszczam. Generalnie skrzyknęliśmy się z grupy znajomych, którzy wcześniej śpiewali w chórze parafialnym tutaj przy parafii Świętej Marii Magdaleny i zaczęliśmy próby w Centrum Kultury Włęcznej. Tam sobie poćwiczyliśmy przez bodajże 3-4 lata i przenieśliśmy się w gościnę do księdza proboszcza parafii świętego Józefa w Łęcznej, który udostępnił nam salę, pozwolił tam próbować. No i w ten sposób trwamy do dzisiaj już 12 lat. Czyli 12 lat. Tak. Dobrze liczę, jeszcze dobrze, udaje mi się, jeszcze tak dobrze, okej. Okay. Powiedzcie, co jest waszym repertuarem, co śpiewacie, jakie właśnie piosenki, pieśni, jak to wygląda w waszym wykonaniu? Śpiewamy wszystko, śpiewamy najwięcej. Odważnie. Oczywiście. No bywają też spotkania nieformalne, gdzie naprawdę śpiewamy wszystko. Wierzę, ja osobiście jestem wychowankiem zespołu tańca ludowego UMCS, wiem jak takie spotkania wyglądają, no nieformalne, więc rozumiem, że u was podobnie. U nas podobnie, niemniej w części tej oficjalnej. Głównym naszym repertuarem są pieśni sakralne. Śpiewamy, no jest najwięcej opracowań, najlepiej to brzmi, mimo wszystko śpiewamy przy kościele, więc te utwory najczęściej, tak jak powiedziałem, wykonujemy. Do tego mamy pieśni patriotyczne i też co roku organizujemy koncert pieśni patriotycznych przy okazji 11 listopada. Kolędy oczywiście tak samo cyklicznie, rok w rok staramy się koncert zorganizować, zaśpiewać. Jesteśmy zapraszani również często bierzemy udział w cyklach programowych właśnie kolędowych, wielkopostnych, organizowanych na przykład przez Polskie Towarzystwo Chórów, Polski Związek Chórów i Orkiestr. Tak to się fachowo nazywa. Długa nazwa, ale owszem, przebrnęliśmy. Tak. Braliśmy udział w tym roku w koncercie muzyki filmowej w Filharmonii Lubelskiej razem z Orkiestrą Filharmonii. Chór był zbiorowy, bo w sumie było nas ponad 30 parę chórów. Parę chórów. Tak, połączonych. Było nas ponad 30 osób. Miałem okazję oglądać. O. Cieszymy się w takim razie. Mam nadzieję, że nas pan słyszał. Ależ oczywiście. Co więcej, 2 lata temu mieliśmy swój jubileusz 10-lecia. Wtedy wystąpił z nami Piotr Olech, znany kontratenor lubelski. Akompaniował nam Piotrek Hilimoniuk-Selim. Więc no, staramy się wplatać do tego naszego repertuaru różne utwory i różny repertuar. Dokładnie tak. Dobrze, to teraz nie wypada mi nie zapytać, gdzie można was w najbliższym czasie usłyszeć, bo drodzy państwo, starałem się namówić na cappella, nie udało mi się, widocznie mój wdzięk nie działa. W takim razie ponowię oczywiście pytanie, nie dacie się namówić? Nie dacie, tak? Czy dacie? Rozumiem, nie mamy składu, ja mam nadzieję, że to jest ostatnia moja próba nieudana, następna już będzie udana i nie dzisiaj, dobrze. Więc gdzie możemy was usłyszeć? Aktualnie jest sezon urlopowy, sezon ogórkowy w sztuce, więc wiadomo, uważamy się za artystów, więc my też sobie odpoczywamy.
Najbliższy zorganizowany koncert to zapewne będzie 11 listopada, koncert Pieśni Patriotycznej. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Pewnie przy kościele świętego Józefa. No chyba, że władze miasta zaproponują coś innego, może jakąś inną salę koncertową. Rozumiem, że wzrokiem szukamy naszego gospodarza dzisiejszego letniego studia, pana burmistrza. Pozdrawiamy, tak? Oczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy i szukamy wzrokiem, tak. Macha do nas, uśmiechaj się. Drogie panie, bardzo ładnie się uśmiechamy. Może pan burmistrz wynajdzie kawałek sali i wydarzenia, żebyście mogli zaśpiewać. Czyli najbliższy oficjalny 11 listopada, jeżeli się nie uda pana burmistrza namówić na wcześniejszy koncert, to 11 listopada. Nawet nie tyle na wcześniejszy. No, w roku liturgicznym aktualnie ten listopad, w listopadzie już przygotowujemy się do kolęd. Natomiast 11 listopada jest, wiadomo, taką datą bardzo ważną dla Polaków. Oczywiście z każdego roku chcemy ją upamiętnić, organizując właśnie taki koncert. Cieszy nas to, że przychodzi pełny kościół ludzi. Cieszy nas, że ludzie nawet płaczą w trakcie naszych wykonań ze wzruszenia. To bardzo, dokładnie. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dokładnie. Widzi nie się, to, że płaczą, tylko to, dlaczego to jest płaczą. Wzruszenie, tak, wzruszenie, tak jest. To widać i tak jak mówię, to naprawdę sprawia, że chce nam się śpiewać dalej. Bardzo się cieszę. Dla tych ludzi śpiewamy, więc. Dokładnie, artysta wychodzi na scenę po to, żeby cieszyć serce ludzi, którzy słuchają, bo jeżeli miałby tylko śpiewać dla siebie, to raczej to mało by było interesujące, albo w pewnym momencie ten optymizm i nadzieja na występy, gdzie będą nas oklaskiwać artystów, to mija. Drodzy Państwo, w takim razie, co mogę życzyć Wam na ten 2019 i 2020, bo chyba dla Was, z tego co zrozumiałem, najbardziej takim okresem, gdzie występujecie, to jest właśnie końcówka roku i przełom roku, tak? Bo wtedy i kolędowanie i właśnie te wszystkie występy związane z naszą rocznicą narodową, tak, rokiem szkolnym, fajnie określone. Co mogę Wam życzyć, czego mogę Wam życzyć? Ja powiem od siebie i może później przekażę mikrofon już dalej. Już myślałem, że nie da się pan namówić na to, żeby przekazać mikrofon nie, dalej. Nie, zdecydowanie oddam mikrofon. Ja bym chciał, żebyśmy dalej mogli śpiewać w takim składzie, żeby ten nasz skład się powiększał. No i... To rozumiem, że jest szansa na zakupy, tak? Bo tak jak piłkarze mówią, kupują do swojej drużyny, żeby wzmocnić, to rozumiem, że zapraszacie, czyli jest szansa na powiększenie składu i wzmocnienie, tak? Dobry sponsor i będą zakupy. Rozumiem. Przekazuję w tym. Znowu widziałem wzrok w pewną stronę. Ja nie rozumiem sugestii, ale mam nadzieję, że to jest ten kierunek. Ja tylko chciałam powiedzieć, że takim spiritus movens naszego chóru jest nasza dyrygentka, pani Joanna Ćwirko, której bardzo dziękujemy, że chce z nami pracować, że wielokrotnie te próby są trudne, ciężkie, ale efekt jest zawsze wspaniały i może poprosimy panią, naszą dyrygentkę, o kilka słów. No już myślałem, że nie przekażę pani mikrofonu. Dobrze, jest, udało się, dajemy radę. Dzień dobry, ja jestem bardzo cierpliwa, ale na próbach już nie. Rozumiem. To ja sobie życzyłabym w tym roku nadchodzącym szkolnym po wakacjach dużo cierpliwości dla siebie i poproszę o cierpliwość dla chórzystów. No cóż, jeszcze mogę powiedzieć. Zapraszamy do zespołu. Tych, którzy kochają muzykę, szczególnie śpiew czterogłosowy, bo jak wiecie Państwo, w chórze to nie śpiewamy w jednym głosie, ale co najmniej w czterech. Dzisiaj nie jesteśmy w komplecie, ponieważ rozpoczął się już rok wakacyjny, niektórzy są już na urlopach, niektórzy są już wyjechali. Sezon ogórkowy, tak jak mówiliśmy. Nam się tutaj udało zebrać taką właśnie grupę, a nie inną, ale godnie reprezentujemy cały chór. Także pozdrawiamy tych, których z nami dzisiaj też nie ma. No niech żałują. Machamy, bardzo ładnie, pozdrawiamy, tak jest. Tak, i dziękujemy publiczności, która nas wspiera właśnie przez to, że uczęszcza na nasze koncerty coraz liczniej. Tak jak już Jurek wspomniał, to są koncerty kolędowe, ale też wielkopostne, koncerty maryjne, koncerty okolicznościowe. Jeździmy też do Lublina na Ars Horii, na koncerty kolędowe. Także w ciągu roku staramy się dawać od 10 do 12 koncertów przez te 8 miesięcy. No to myślę, że to jest dosyć sporo.
No, ale oczywiście brakuje nam sponsorów, bo bardzo byśmy chcieli gdzieś wyjechać. Najchętniej to za granicę. Dobrze, to ja życzę w takim razie, żeby ten sponsor się pojawił. Życzę, żeby wszystko się udało i żeby z tych 12 koncertów dzięki sponsorom zrobiło się 20 koncertów przynajmniej. Dziękuję bardzo. Dobrze? Tego chciałem Państwu życzyć. Dziękuję ślicznie za wizytę w naszym letnim studio tutaj w Parku Włęcznej. No i będę Państwu kibicował i obserwował, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, tak? Tak, dziękujemy za zaproszenie i życzymy miłych wakacji wszystkim Państwu. Dziękujemy bardzo. Moim gościem studia był chór... Chór jest! Super.